Jesteś jednym z nielicznych albo jedynym piłkarzem Legii, który już na Villa Park grał, natomiast wydaje mi się, że nie grał jeszcze w takiej sytuacji, kiedy część jednej trybuny jest po prostu pusta. No tak jak powiedziałeś, tutaj wcześniej mówiłem też dla Via Play, że dla mnie to jest ogromny skandal. Tym bardziej, że rodziny przyjechały tutaj wielu piłkarzy, bo rozmawiamy ze sobą. Kibice, którzy jeżdżą za nami na całym świecie. Mówimy tutaj o tolerancyjnym kraju. Każdy wie, o czym mówimy. I są takie momenty, gdzie chłopacy mówili, że było widać, że kibiców, ktoś słyszał polski język, wyprowadzali z trybuny, więc sobie sami możecie odpowiedzieć na to pytanie, o co tutaj wszystkim chodzi, skoro Premier League krzyczy sobie się tym, że jest najlepszą ligą świata, a my w zarząd tak dalej toleruje, wpuszcza tyle kibiców, ile oni sobie zażyczyli, przyjeżdżając do Warszawy, a nasi kibice nie mogą wejść na stadion, którzy na to zasłużyli, podróżują i tak dalej, kupili bilety, wzięli wolne i tak dalej, więc dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe. Tak nie powinno wyglądać piłka, skoro wszyscy mówią piłka nożna dla kibiców. No ogromny skandal, no ale widocznie ten kraj ma większą siłę i być może jakieś układy i tak dalej. Nie chcę tu mówić za dużo słów, na gorąco dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe, bo tak samo mój brat czy rodziny tych chłopaków wzięły, ludzie musieli sobie zaplanować, kupić bilety, wziąć wolne, zostawić dzieci i tak dalej i nie stoją przed stadionem, marzną i tak dalej. No o czym my tutaj mówimy? No o czym tutaj mówimy i tylko słychać jakieś przekleństwa i tak dalej. No mówię, no ciężko mi o cokolwiek powiedzieć. Ja nie wiem do kogo należą, kto powinien się za tym wszystkim stawić, ale to nie jest dla mnie normalna sytuacja. Takie rzeczy nie mogą się dziać w dzisiejszych czasach. No uważam, no tak na gorąco mówiąc.